trasy pokonuje cię w pozycji półleżącej. Jest wygodnie? Jest bardzo wygodnie. Zdarzało się niektórym zawodnikom po dużym zmęczeniu zasnąć. To już niebezpieczne. Tak, ale to już w spokojnych warunkach. Ty przysypiałeś kiedyś, leżąc w tym kokonie? Zdarzyło mi się też kilka razy właśnie podczas takich długich lotów, powyżej 8 godzin, że już zamykały się oczy. I co, budzisz się nagle w pewnym momencie i myślisz, gdzie ja jestem? Ale to były już krótkie drzemki, po kilkanaście sekund. A co stanowi największe zagrożenie, poza tym, że można zasnąć w takim kokonie? Z głównym zagrożeniem są warunki pogodowe, jakie możemy napotkać. Chmury burzowe są bardzo, bardzo niebezpieczne. Latałeś kiedyś podczas burzy? Nie latałem podczas burzy. Zdarzyło mi się latać w pobliżu takiej chmury burzowej. Natomiast nikomu nie polecam. Jest to bardzo niebezpieczne i było już wiele wypadków śmiertelnych związanych z chmurami burzowymi. No właśnie, bo w górach te zmiany pogody są bardzo częste, więc czasem może taka burza pojawić się znienacka. Tak, aczkolwiek mamy, dzięki temu, że znajdujemy się w powietrzu, mamy duże pole do obserwacji, także możemy zdecydowanie i szybko zareagować i podejść do lądowania, widząc, że coś już na niebie zaczyna się źle dziać. Czyli tak naprawdę pilot paralotni musi się świetnie orientować w warunkach meteorologicznych. Tak, meteorologia to jest podstawa w tym sporcie, także umiejętność oceny tego, co się dzieje na niebie, co możemy napotkać na podstawie obserwacji atmosfery. A ptaki mogą stanowić realne zagrożenie dla skrzydła, które macie nad sobą? Nie, raczej ptaki są naszymi towarzyszami podróży. Rzadko, bardzo rzadko zdarza się, że atakują, ale przeważnie jest to w okresie lęgowym. To wtedy ptaki mogą atakować skrzydła. Natomiast przeważnie... Miałeś kiedyś taką sytuację? Tak, zdarzyło mi się raz w Nepalu, raz we Włoszech, że ptak mnie zaatakował. Natomiast nie atakował on bezpośrednio mnie, tylko skrzydło nade mną. I jedynym zagrożeniem jest takie, że może zrobić kilka dziur w tej paralotni. No to chyba duże zagrożenie, bo wtedy trzeba się ratować spadochronem. Tak? Nie, tego typu wielkości dziury spokojnie można wylądować. A drony latające w powietrzu stanowią w tej chwili dla was jakiś problem, bo cieszą się coraz większą popularnością. Tak, ale jest ich na tyle mało i my latamy w takich rejonach, gdzie tych dronów nie spotykamy. Drony raczej są naszym sprzymierzeńcem, bo często można nakręcić dużo fajnych ujęć z powietrza dzięki dronom. A ty miewałeś sytuacje, w których musiałeś się ratować spadochronem, tak? Tak, dwukrotnie w swojej karierze lądowałem na spadochronie zapasowym. Jak to wyglądało wtedy? Raz incydent zdarzył się w Dolomitach. Wczesną wiosną, bardzo silna turbulencja, skrzydło to jest miękkopłat, to są linki i miękka czasza, także przy napotkaniu bardzo silnej turbulencji on może się podwinąć i mogą się linki splątać z czaszą. I wówczas, jeżeli nie uda nam się tego wyprowadzić na odpowiedniej wysokości, to musimy się ratować spadochronem zapasowym. I właśnie taka sytuacja mi się zdarzyła. Lądowałem w dwumetrowym śniegu, także dość miękko, bezpiecznie. Potem czekał mnie tylko spacer do cywilizacji kilka godzin. To całe szczęście, że wszystko się szczęśliwie zakończyło, ale strachu trochę było. Oj, strachu było.